Pani Ewelino, lipoliza iniekcyjna. Przyznam szczerze, że brzmi groźnie, ale jest błogosławieństwem dla pań, które chcą się pozbyć depozytów tłuszczu z takich miejsc, na które już naprawdę nic nie działa. Dokładnie tak. Ten zabieg jest naprawdę taką prawdziwą naszą petardą i faktycznie wszystkie klientki, które korzystają z niego, są bardzo zadowolone. Jest to zabieg, który pozwala się pozbyć tłuszczu z miejsc, gdzie już nie mamy tak naprawdę siły do niego. Nie mamy już możliwości, żeby stamtąd się pozbyć tego tłuszczyku. To są najczęściej właśnie tematy typu brzuszek, uda, podbródek, czyli takie ciężkie do zrzucenia i efekty są świetne, bo zdarzało nam się nawet 8 cm w ciągu jednego dnia zrzucić w obwodzie brzucha. Także naprawdę polecam serdecznie. Zabieg jest dosyć bolesny, bo jest to kilka nakłuć i niestety nakłucia nie są przyjemne. Później mamy... Ale można to jakoś znieczulić chyba. No raczej nie. Akurat tego się nie znieczula. Trzeba to wytrzymać, ale to jest dosłownie tak jak ukucie komara. Ale później to, co się dzieje z naszym organizmem, to wtedy właśnie widać, że ten tłuszcz się spala. Dlatego, że w danym momencie jest rozpuszczalny przez preparat, który wprowadzamy w strukturę tłuszczu i powoduje boleści, czyli takie jakby boleści mięśnia, tak? Czyli czuć takie spalenie tłuszczu jak po na przykład bardzo silnych treningach. Również jeżeli chodzi o podbródek i tutaj miejsce trudno dostępne. No właśnie, te tak zwane chomiczki, no z tym się naprawdę już nic nie da zrobić. To znaczy tak, podbródek to jest tutaj, chomiczki mamy tutaj, więc na chomiczki też mamy sposób. Tak, są to najlepszym rozwiązaniem. To są nici PDO, czyli takie nitki, które wprowadzamy w strukturę skóry, które podnoszą cały owal twarzy i rzeczywiście też nawet po jednym zabiegu i zaraz już na naszym fotelu zabiegowym widać tą różnicę. Czasem pokazujemy pani od razu lusterko, żeby zobaczyła i to jest czasami 2 centymetry już w górze są wyżej. 2 centymetry to dużo. Tak, 2 centymetry to jest dużo. Także dobrze, ale wracamy do podbródka i rozpuszczenia tłuszczu, który się tam zgromadził. Tak, właśnie wprowadzamy iniekcją, czyli zastrzykiem preparat. W tym preparacie, ten preparat ma za zadanie właśnie w strukturze tłuszczu rozpuścić go. Musimy się przygotować odpowiednio do tego zabiegu. Musimy wypić dużo wody, w tym dniu nawet do 4 litrów, żeby nerki mogły przefiltrować cały ten tłuszcz, który się rozpuści. I co jeszcze? I on trafia do krwiobiegu po prostu. Krwiobiegu, tak, ale jest dzięki temu, że krew jest czyszczona w nerkach i w wątrobie, musimy też zadbać o wątrobę. Czyli w tym dniu nie jemy tłustych potraw, traw. Robimy, również zalecane jest wypić na przykład 40 kropel, to jest mniej więcej łyżka stołowa kropli żołądkowych, które wspomogą po prostu pracę wątroby i dzięki temu no, mamy tutaj wspomożenie jest, nie pijemy alkoholu w tym dniu, wypłukujemy cały ten tłuszczyk, możemy się trochę gorzej czuć. Na przykład może się wydarzyć taka sytuacja, że będziemy tak troszeczkę obolałe, nie tylko w miejscu zabiegowym, ale tak ogólnie, w całości organizmu. To trzeba tutaj wziąć też poprawkę na to, że to nie jest żaden problem zdrowotny, tylko po prostu organizm oczyszcza się z tego toksyny, czyli z tłuszczu. No dobrze, ale w przeciągu kilku godzin pozbywamy się czegoś, co nie chciało zejść, że tak to nazwę, przez wiele miesięcy, bo są takie miejsca, które są bardzo oporne na to, żeby zrzucić ten tłuszcz i tylko właśnie lipoliza iniekcyjna, czyli albo odessanie, albo rozpuszczenie tego tłuszczu, no da jakiś efekt. Dokładnie tak. I to jest właśnie zabieg dla opornego tłuszczyku, dla pań, które też są aktywne właśnie, jeżeli chodzi o ćwiczenia, są aktywne, jeżeli chodzi o diety, ale już nie mogą sobie poradzić właśnie z jakimiś partiami. To jest najczęściej właśnie brzuch, też po cesarce, gdzie po prostu pod linią cięcia niestety ten tłuszczyk jest oporny i jest bardzo ciężko go zrzucić. To jest właśnie podbródek, który po prostu czasem taka jest nasza uroda, że mamy dużo w tym miejscu zagospodarowanego tłuszczu. No i to jest właśnie idealne rozwiązanie. Rozwiązanie, które pozwoli nam wyszczuplić buzię. Wyszczuplić buzię, wyszczuplić ciało i co więcej, w tych miejscach nie powstają już nowe złogi tłuszczu.
A co się dzieje z komórkami? One są bezpowrotnie niszczone? Dokładnie tak. I wydalane przez organizm. Mhm. Czyli błona komórkowa komórki tłuszczowej zostaje rozpuszczona bezpowrotnie i w tym miejscu nowa komórka już się nie utworzy. Dokładnie tak. Natomiast trzeba pamiętać, że to nie jest zabieg koktajlowy, tylko jest to zabieg bardzo poważny. W związku z tym to, jeżeli później przytyjemy nawet 40 kilo, to może się wydarzyć, że gdzieś w innych miejscach po prostu te komórki powstaną i dalej będzie ten podbródek duży, prawda? Ale już nie w tych miejscach dokładnie, w których była podana iniekcja. Ale kobiety są w stanie znieść wiele, żeby dobrze wyglądać, zwłaszcza na plaży. I to jest taki sezon właśnie plażowy, kiedy myślę, że popularność tego zabiegu w pani gabinecie tutaj na Piaskowej Górze bardzo wzrasta. Bardzo i faktycznie pan podbródek jest bardzo, bardzo popularny, bo często panie szczupleją wszędzie, a oprócz tego, że iniekcja powoduje to, że rozpuszcza się ten tłuszcz, to jeszcze bardzo dobrze wpływa na kondycję skóry. Dzięki temu skóra wraca jakby troszeczkę na swoje miejsce, nie jest to jakiś taki super lifting, ale jednak widać tą różnicę. Podobnie z paniami, które na przykład mają problem z brzuchem, jest to taki brzuch pociążowy i tam wisi już ta skóra, często widzimy może nie jakiś wielki spadek wagi, natomiast dużo lepszą poprawę, jeśli chodzi o kondycję po prostu skóry na brzuchu czy na udach. Określiła pani ten zabieg jako dość inwazyjny, ale da się przeżyć. Oczywiście. Oczywiście, że da się przeżyć. Ja sama często się go poddaję. Dzięki temu pozbyłam się dużej ilości mojego podbródka, którego bardzo nie lubiłam, a niestety mam taką urodę, że on się tam często zbiera. Może powiem, co się dzieje po tym zabiegu. Mamy zaczerwienienie, mamy taką gorącą skórę, jest jakby rozpieranie, czyli czujemy, że ten preparat działa. Co więcej, bolą nas mięśnie. Bolą nas mięśnie, tak jakbyśmy właśnie przećwiczyły. I tutaj akurat, jeżeli chodzi o podbródek, to jest to dość dziwne uczucie, dlatego że tutaj bardzo ciężko jest wyćwiczyć te mięśnie. Więc jak brzuch możemy porównać do mięśni, znaczy do pracy z brzuszkami czy na siłowni, tak tutaj niestety nie możemy do niczego porównać. Bardziej to jest jak uderzenie mięśnia, ponieważ tak czuć mocno rozpuszczenie. Zdarza się obrzęk i zdarza się, że on utrzymuje się kilka dni, więc ten podbródek zdarza się, że przez kilka dni wygląda trochę gorzej, ale później już jest naprawdę dużo lepiej. Później to jest ile? Mniej więcej 3-4 dni rekonwalescencji jest. No to nie tak znowu dużo. Nie, nie, absolutnie. Wcale nie jest to dużo. Myślę, że warto wytrzymać i ten ból. Chociaż no dla każdego jakby ból jest pojęciem względnym. Względnym, tak. Mnie akurat to boli, natomiast są panie, które mówią, że nie było żadnego problemu, natomiast efekty są super. Panie Ewelino, i jakie obszary, czy może ile obszarów naraz jesteśmy w stanie ostrzyknąć za jednym razem? Tak naprawdę wszystkie, natomiast ważne jest, ile dajemy preparatu. Maksymalnie możemy podać 10 ml, a sam podbródek zaczynamy od 2. Więc 2 ml to jest naprawdę sporo, żeby już było widać różnicę, jeżeli chodzi o podbródek. Najczęściej większą ilość możemy dawać w miejsca, gdzie jest po prostu więcej problemu. Na przykład tłuszcz bądź uda. Tak, brzuch, uda, ramiona, boczki tutaj też zdarza się. Także często panie właśnie przed weselami, panny młode korzystają, żeby chcą właśnie do sukienki ładnie zrzucić. Najczęściej właśnie wtedy ramiona, bo one są widoczne. Więc maksymalnie 10 ml. Natomiast my przy pierwszym zabiegu w naszym gabinecie podajemy tylko połowę z tego, bo muszę zobaczyć, jak klient będzie reagował, jak się pani będzie czuła, bo czasem te 5 ml to jest bardzo, bardzo dużo, a efekty już na pewno i tak będą. Czy po ostrzyknięciu danej okolicy, danej partii ciała, na przykład potrzebny będzie masaż? Tak, my przeprowadzamy taki masaż drenażowy tutaj na miejscu od razu. Natomiast jeżeli chcemy jakby popracować trochę lepiej i więcej nad daną partią, warto sobie w domu również przemasować. Nie trzeba iść do specjalisty, warto sobie w domu gdzieś tam rozmasowywać te mięśnie, bo one rzeczywiście są w trakcie jakby spalania tego tłuszczu. Także cały czas jesteśmy przez kilka dni, kiedy preparat jeszcze rozpuszcza się w organizmie, cały czas to czujemy i warto wtedy sobie przeprowadzać takie drenażowe, na przykład w stronę tutaj uszu,
takie masaże, podobnie właśnie w miejscach, gdzie podawało się, czyli brzuszek, czy pupa, czy uda, czy ramiona. No to zapraszamy w takim razie. Ja również zapraszam. Naprawdę świetny zabieg. Wszystkich zapraszam przed wakacjami.